Okej, okay, bitwa numer 2. No i mamy Nekronów Hadeka, którzy zmierzą się z Tau Alexa. Na razie jest 1-0 dla Hadeka, więc no cóż, istnieje duże prawdopodobieństwo, że tym razem Hadek to przegra, skoro wiemy, że bitwa zakończyła się wynikiem 2-1, co zaspoilerowałem niestety. No ale tak czy inaczej, zobaczymy, jak to się potoczy. Standardowy build na Nekronach, dosyć standardowy, mamy 4 generatory, 5 generator się buduje, Summoning Core już się w tym momencie przyzywa. Robi się drugi oddział nekrońskich wojowników, pierwszy oddział jest już zrobiony, pojawił się Chaos Lord, a tym razem po stronie Tau mamy generator, baraki, zajęty listnik post, jeden oddział Fire Warriorów, pojawił się Commander, który tutaj próbuje troszeczkę harasować bazę Nekronów, bazę Hadeka. No nie wiem, czy on da radę tutaj cokolwiek zrobić, szczerze mówiąc. Ja bardzo często grając na Nekronów, choć to jest oczywiście w pewnym stopniu ryzykowne, bardzo często robię po prostu tech rush. Ze względu na fakt, że Nekroni, oni są bardzo też szybko w stanie ulepszyć swoje oddziały i mając 3 oddziały nekrońskich wojowników i Lorda, no oni są w stanie się przeborować przez bardzo wiele jakby armii. Więc dlatego, a z kolei Nekron bardzo często na początku gry ma mało. On ma poza generatorami i czasami wieżyczką, która tutaj zostało zaczęte jej budowanie. Ostatnio właśnie Defurgon chyba. Kurde, wybacz, ale twój nick zawsze mi się miesza. Chociaż nie, ta wieżyczka zostanie zakończona chyba ostatecznie. Wspomniał, że często robi się tak, że się buduje do 80% tą wieżyczkę i później się kończy, jeżeli jest rush, albo ewentualnie anuluje, jeżeli tego rasza nie ma. Oczywiście tracimy na tym trochę. Surowców nie tracimy, wydaje mi się. Tracimy czas pracy na robotnikach oczywiście, ale to w dalszym ciągu jest strata, którą no myślę, że warto podjąć niekiedy, bo ta wieżyczka może być bardzo istotna przy obronie jakiegoś rasza, jeżeli nie mamy żadnych oddziałów piechoty. A Nekroni na początku bardzo często tej piechoty nie mają. Przyspieszymy, bo na razie nic się nie dzieje. No problem polega na tym, że Tau nie zrobiło techa. Wydaje mi się, że to już Nekroni są ulepszeni w tej chwili. Tylko, że są na razie 2 oddziały tych wojowników nekrońskich. Rave się robi. O, tutaj te listening posty zostanie jeden listening post zaorany. Wycofał tu swoje oddziały Hadek. Wydaje mi się, że niepotrzebnie, że mógł podjąć tą walkę. Bo żeby Tau strzelało, musi stać w miejscu. Alex już w tym momencie rozpoczął naliczanie. Po to te rafy się zrobiły, żeby one zdekapowały właśnie te krytyczne lokacje. To się chyba uda. Tak, to się udało. Nekroni powoli odzyskują kontrolę nad mapą, chociaż to jest takie dosyć na razie pozorne, wydaje mi się. No, ale pytanie, gdzie jest trzeci oddział wojowników nekrońskich? Okej, tu jest. Dosyć późno wyszedł ten oddział. No, engagement i tak wydaje mi się... Okej, okay, pojawiły się kruty. To wcale może nie być korzystne dla Nekronów. Za chwilę się przekonamy. Trzeci oddział dopiero dociera. Jak tam z techem Tau? No, zrobił się Path of Alignment. No tak, no Nekroni nadal sobie radzą. Trzeba by tu sfokusować te nieszczęsne kruty. One tutaj sporo psują krwi Nekronom. No, jeden oddział nekrońskich wojowników poległ? Nie, on tutaj stoi. Oj, to. No i ostatecznie Hadek podjął decyzję o wycofaniu się i to jest dobra decyzja. W tej sytuacji ciężko by było tutaj naprawdę walczyć. Flayed Onesi nie zostali chyba przyzwani z monolitu. A może zostali? Trudno powiedzieć. No, ale Tau zdecydowanie to zwyciężyło. Zdecydowanie. Powiem szczerze, matchup taki dosyć niespotykany, szczerze mówiąc. Ja chyba nigdy w życiu nie grałem Nekronami na Tau. Okej, no to próba zbudowania wieżyczki. Ta próba pewnie się zakończy niepowodzeniem. No, padają tu ostatecznie. Flayed One się przyzwani. No, czy uda się zabić kruty? Powinno się udać. Albo i nie. Albo i nie. No, Rafy sobie spokojnie tutaj dekapują. Problem w tym, że to są dwie jednostki. Okej, zobaczmy, co tu się dzieje. Flayed Ones są w tym momencie koszone. No, tutaj nie podejmuje próby Hadek
zaatakowania tych oddziałów, ale no, byłoby to chyba nie do końca rozsądne rzeczywiście. Trzy oddziały Fire Warriorów, Kruty, Stealth Suity ulepszone i Commander. Na dwa oddziały zwykłych nekrońskich wojowników to może nie wystarczyć. Próba dokończenia wieżyczki. Mapa korzystna dla Tau, to z całą pewnością. Okej, dwa Wraithy się pojawiły. Zobaczmy, jak to się zakończy. No dobrze tutaj sfokusowane te oddziały. Pojedyncze oddziały są fokusowane, no ale no, Kruty wpadły do walki w zwarciu i ci nekrońscy wojownicy już biją tylko w zwarciu. Na szczęście jest ta wieżyczka. Te nieszczęsne Kruty, z tym trzeba by sobie jakoś poradzić. Ale to łatwe z całą pewnością nie będzie. No myślę, że Hadek popełnił jeden błąd. Niepotrzebnie atakował to miejsce. Utrzymanie tego nie byłoby łatwe, nawet gdyby wygrał to starcie tutaj, co mógł chyba zrobić, bo tu były dwa oddziały Fire Warriorów tylko. Powinien iść raczej tędy, odbić to miejsce, o ile trzeba było je odbić, i walić od razu przed siebie do ataku. Wydaje mi się, że to było najlepsze rozwiązanie, bo jeżeli jest zepchnięty do obrony Nekron w późniejszej fazie, bo na początku Nekron spokojnie może siedzieć w bazie i kampić, ale później potrzebuje punktów na mapie, żeby... Czy to jest bug na tych nekrońskich wojownikach, czy to był? Są immortale. Immortale, to też nie jest dobra decyzja. One są dobre na pojazdy, ale z piechotą radzą sobie średnio. No i coś czuję, że tu będzie ciężko to wygrać Nekronom. No właśnie na tym polega problem. Oni na początku sobie mogą kampić w bazie, bo i tak są w stanie trzy oddziały nekrońskich wojowników zrobić i tak, zazwyczaj. No a później potrzebują tych punktów. No to była masakra tutaj. Wieżyczka też padnie. To jest już raczej po grze. Timer nam pokazuje, że to jeszcze będzie długo dosyć trwało. Tu Necron Lord rzucił swoją umiejkę. Flayed One się przyzwani, no. To może być niegłupie rozwiązanie. Flayed One są naprawdę mocni, ale no chyba nie, chyba jednak nie. To zostało zniszczone ostatecznie. No, wieżyczki są ulepszone. Nekrońskie wieżyczki są niesamowicie potężne. To są dwie wieżyczki, jedna jest ulepszona. Jest oddział nekrońskich wojowników, ale no... W dalszym ciągu... Okej, okay, kolejny listening post zdjęty. Oddział nekrońskich wojowników wykoszony. Immortale, no to też nie jest dobry pomysł raczej. Mają zasięg, ale obrażenia nie są dostatecznie dobre. Teraz trzeba zniszczyć to i od razu tą wieżyczkę. No i taka... O! Jednak archiwum. Okej, wieżyczka pada. Pojawiły się pojazdy po stronie Tau. No, kolejne wieżyczki są... No to spokojnie mógł w tym momencie Alex skończyć. Myślę, że bez problemu. Pojawiły się te Vespidy. Pojawił się Skyline Missile Gunship. Kolejne wieżyczki. Ta się ulepsza. Ta była chyba ulepszona, okej. Widzę, że mam Tomb Spiderów. No! Skyler wystrzelił i zginął. Prawdopodobnie wieżyczka go zaorała razem z niszczycielem. Ja tak przyspieszyłem, ale no moim zdaniem to jest mimo wszystko po grze. Spore straty tych Tau. Patrzcie, ile trupów Tau leży w ogóle. Kolejny oddział nekrońskich wojowników. Niszczyciele to dobra decyzja. Tomb Spider, ja nie wiem, do czego to służy do dziś. Wiem, że on zbiera zwłoki nekrońskich wojowników, ale do czego to służy, nie mam zielonego pojęcia. Jakby ktoś był w stanie wyjaśnić w komentarzach, to ja bardzo chętnie posłucham. Bo nie wiem, do czego to służy, naprawdę. Ja aż tak się nie znam na graniu nekronami. Okej, mamy Pathfinderów. Dobra, no przyspieszamy. Na razie tu się nic nie dzieje za bardzo. To nie zostało nawet zdekapowane przez Alexa. Mimo, że powinno. Oj, 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 tu jakiś misklik był chyba, jeżeli chodzi o punkty wyjścia. No i Pathfinderzy zginęli. No,
to jest po grze raczej, to tak czy inaczej jest po grze. No tutaj patrzcie, jak szybko giną ci nekrońscy wojownicy. Oni są totalnie zamknięci w bazie. Generatorów jest 5, 6, 7, więc jest sporo w sumie. Jest większy rdzeń przywołania. Ale tu... znaczy ciężko się spodziewać, żeby Nekron z tego wybrnął. Już mamy Mątka Command Post i robi się umiejka, która pozwoli jednostkę reliktową przyzwać. No tu jeszcze Flayed Onesi. Nie, no to jest po grze, to jest po grze. Przecież tym, że relikt chyba został zostawiony dla Nekrona. Czy to jest Tau Sztandar? Nie wiem sam już w końcu. Nie no, to jest Tau Sztandar, ewidentnie, przecież Nekron ma te takie... No to jest po grze. GG. No, Nekron, nie wiem jak sobie generalnie Nekron radzi stał. Może mieć problem, ale no ja bym, tak jak mówię, ja bym po prostu ruszył tędy i od razu na bazę przeciwnika tą masą piechoty i starać się nawet strajdować. Nawet strajdować, jeżeli będzie trzeba. No dobra, bitwa numer 3. Decydująca. Okej. Jesteśmy na rzece krwi i tym razem Hadek wziął Tau, a Space Marinesów wziął Alex. Zobaczymy, co zrobi Alex Space Marinesami. Już w tym momencie raszuje skautami, co mi się bardzo podoba. To jest bardzo dobra decyzja ze strony Alexa. Zniszczył jednego robotnika i od razu się wycofuje. Bardzo fajnie mu to wyszło, trzeba przyznać. Tau tu wprawdzie pozajmowało te punkty. Ale to był świetny manewr, to był świetny manewr w wykonaniu Alexa. Oddział Space Marinesów już się zrobił i został postawiony generator. Moim zdaniem na Tau jest to zasadniczo błąd, bo to automatycznie sprawia, że bardziej się ukierunkowujemy na grę w mid-game, że nie robimy żadnego early rusha, tylko idziemy w mid-game. A moim zdaniem najlepiej Tau dojechać grając właśnie w early. Robiąc 2-3 oddziały Space Marinesów, Commandera i później ewentualnie dodając jeszcze jakieś dodatki. I w ten sposób można, myślę, że spokojnie grę stał wygrać. Jeżeli pozwolimy się Tau rozwinąć, no to wtedy myślę, że jest większy problem. Nie wiem, powiem szczerze, bo nigdy mi się nie pozwoliłem rozwinąć. Czy nie, chyba nigdy, rzeczywiście. Nie miałem takiej gry, w którym Tau by mi się rozwinęło, kiedy grałem Space Marinesami. To się po prostu rushuje tak totalnie na Hama, Space Marinesami, do ataku na bazę, nękamy cały czas i tyle. Oczywiście robimy przy okazji scoutów, żeby zajmować punkty, żeby robić kontrolę nad mapą i to wszystko. Przyspieszmy, bo na razie nic się nie dzieje, co jest właśnie niekorzystne i krytyczne lokacje, to nie jest w sumie dobry pomysł, wydaje mi się. Bo to nic nie da, to za chwilę zostanie zdekapowane. Ci skałci są doszkalani, surawcy są marno... Nie, oni nawet zginęli. Tu wpadli ostatecznie Space Marinesi, przepędzą tych Fire Warriorów. Tylko, że tu już jest drugi oddział Fire Warriorów, a tymczasem... Okej, okay, no Alex ma drugi oddział Space Marinesów, ale oni stoją, na razie nic nie robią. Ta serwoczaszka nie podpięta została do oddziału. Teraz chyba zostanie podpięta. Jeszcze nie. Trzeba ją koniecznie podpiąć, bo serwoczaszki będą... Ojojoj, to jest ciężki engagement. Ten oddział może tu polec. A drugi tymczasem no jest bardzo, bardzo daleko. Stąd trzeba uciekać jak najszybciej. Są trzy oddziały Fire Warriorów. Nie, dobra, dwa oddziały Fire Warriorów i Stealth Suity. Tu jest koma, tu już jest listening pause zrobiony, więc no to bardzo dobrze, że uciekł w tym momencie Alex. Dwa oddziały Space Marinesów, no one mogą mieć problem sobie z tym poradzić, szczególnie bez komandera. Komander dopiero się robi. Okej, przyspieszmy, zobaczmy. Na razie, okej, okay, no będzie tu próba obronienia tej krytycznej lokacji. Tutaj widzę, że wbił się komander w ogóle. Czy on zniszczy ten generator, to by... Ojojoj, w ogóle ciężka sytuacja, tu komander, a tutaj mamy dwa oddziały Fire Warriorów, które się biło z dwoma oddziałami Space Marinesów i komanderem. Ten generator może paść. Dlatego także nie buduje się generatora wcześniej Space Marinesów, moim zdaniem.
To jest Commander, to jest Commander. I on może ten generator spokojnie zniszczyć, ale gdyby to były wczesne Vespidy, to one na 100% by generator zniszczyły. Insta, po prostu. Chyba, żebyśmy go bronili, nie wiem, dwoma, znaczy w sensie naprawiali dwoma tym robotnikami, nie wiem, może jednym by też się udało. Ale zazwyczaj, bardzo często, znaczy się, może w ten sposób, ten generator pada od Vespidu, więc nie opłaca się go budować wcześniej, tylko same baraki Space Marinów i do przodu. Tu nawet tej lokacji widzę, że nie zajął Alex w swojej bazie. A ta tymczasem padnie od ostrzału Fire Warriorów. Tutaj jest ulepszony listening post, więc to się na pewno opłaci. Jeszcze nie wiem, czy już ci Fire Warriorzy nie outrange'ują tego outpostu niestety, ale chyba jeszcze nie. I warto też trade'ować, kiedy mamy sytuację, gdzie przeciwnik nas dociska i wiemy, że za bardzo nie będziemy w stanie wybronić, chociaż w sumie Alex myślę, że może to wybronić. Okej, no nawet nie musi, bo Tau się wycofuje. I wtedy trade'ujemy po prostu. Jeżeli przeciwnik atakuje tutaj, my mamy daleko, to my atakujemy tutaj. I on też ma daleko. No, jeżeli on zniszczy nam relikt, my zniszczymy jemu relikt. No i mamy całkiem rozsądny trade. A tymczasem, kiedy on by nas zaatakował tu, a my byśmy armią stąd biegli w to miejsce, to on by zniszczył relikt, zanim my byśmy dobiegli. I my nic byśmy na tym nie zyskali, on by zniszczył relikt i się wycofał. Więc trade'owanie ma naprawdę dużo sensu. Ogólnie w RTS-ach. Dobra, na razie przyspieszymy. Bo to może być dosyć długa bitwa znowu. Assaulci się zrobili. Co? To jest jakiś niedoszły Berserker Korna, jak na stówę. No, ale mamy także kruty. Z assaultami nie wiem, czy kruty wygrają. No. Czy uda się tego robotnika uratować? Robotnikiem uciekamy zawsze z shiftem. Jeżeli mamy robotnika i ktoś go tłucze, to nie klikamy po prostu, żeby on uciekł, tylko klikamy z shiftem, klikamy dookoła kilka razy. I on wtedy zapierdziela dookoła. A my sobie możemy spokojnie strzelać w jednostki, które próbują go ścigać. To jest, wydaje mi się, że najkorzystniejsze. I to szybko można zrobić. Oj, no, bardzo dobry manewr ze strony HDK. Tak jak mówiłem. Tutaj mały harassment, cała armia poszła tutaj, atakuje z drugiej strony. Czy w sumie nie mówiłem konkretnie o tym. Ale jakby, no... Taki jest wniosek, że atakujemy po prostu... w dwóch miejscach. Albo próbujemy trade'ować. Tu może harassment, Alex się wycofał i tutaj bardzo dobra ofensywa. Chociaż nie przyniosło ostatecznie dużych korzyści, bo myślę, że bardziej powinien sfokusować listening post, a nie komandera. No i Vespidy tu padną ostatecznie, no i to jest dobry moment, żeby zniszczyć to. Zobaczymy, czy się uda. Powinno. Krytyczne lokacje na korzyść HDK, ale to za chwilę zostanie zdekapowane. No i Alex w tym momencie wygląda naprawdę nieźle. Heavy Bolter prawie został postawiony, za chwilę może zostanie dokończony, w bardzo dobrym miejscu, może w przyzwoitym miejscu, ale nie, no to jest dobre miejsce, to jest dobre miejsce, chroni środek, chroni to miejsce, to dobry Bolter. No i trzeba by to zdekapować od razu. Tu jeszcze próba wycofania się. I obronienia tej krytycznej lokacji, też dobra decyzja. Dekap na relikt, przyspieszymy. Vehicle Beacon się robi i robi się w tym momencie pierwszy Devilfish. Mam Broadside'a. No, moim zdaniem w tym momencie Alex ma sporą przewagę. 110 do 20, po drugiej stronie 80 do 40. Zdecydowanie, Alex ma przewagę. Under fire. No, bardzo dobry manewr. Super manewr. I jednocześnie... No, tylko Broadside nie został zakorzeniony. No, zobaczymy, jak ta wymiana się zakończy. Ten listening post poszedł. Nie wierzę. Co tu się wydarzyło? Dużo szczęścia, dużo szczęścia. Ten Broadside nadal nie jest zakorzeniony. To jest problem. On by tu zadał duże straty, ale no niestety nie został zakorzeniony. Rzecz w tym, że tu jest Devilfish niewidzialny i na razie nie ma za bardzo wykrywania po stronie Alexa.
Ale to ten engagement nie wygląda źle. Rzecz w tym, że ja się zorientowałem na tej mapie, że jeżeli atakujemy z tej strony, to lepiej atakować w tym miejscu, a nie tutaj. Bo tutaj bije nas ten listening post, często bije nas jakiś bolter, o ile oczywiście walczymy na jakichś Space Marinów czy coś. A tutaj jak atakujemy, tutaj mamy idealne miejsce, żeby zniszczyć to. I tutaj te oddziały są rozstawione między budynkami ciężko. Moim zdaniem ciężko się bije właśnie w tym miejscu, jeżeli atakujemy tą bazę. Więc lepiej jest zdecydowanie podejść tędy i atakować od tej strony i zniszczyć ten listening post. Zniszczenie tego jest zdecydowanie trudniejsze. Chyba, że atakujemy od tej strony, ale to też się nie opłaca. Też mamy dwa listening posty, więc wydaje mi się, że nie za bardzo. Space Marines się zmuszeni do odwrotu. Dwa Devil Fishe, które były przez chwilę widzialne, ze względu na fakt chyba, że się... No nie wiem dlaczego, mniejsza z tym. Ale w surowcach nadal przewaga Alexa. Pytanie tylko, czy to dobry pomysł, żeby budować heavy boltery. Jeżeli weźmy się pod uwagę fakt, że Tau za chwilę będzie po prostu outrange'owało te heavy boltery. Wydaje mi się, że tak, że ulepszeni ci... Kolejny Devil Fish? Nie, to jest Skyray tym razem. Że ulepszeni Fire Warriorzy są w stanie outrange'ować Heavy Bolter. Czyli mają większy zasięg niż Heavy Bolter, mówiąc normalnym językiem. No ale mimo wszystko, no, te struktury defensywne po stronie Alexa są naprawdę ciekawe. Dwa oddziały Assaultów. To też nie jest głupi pomysł. No właśnie, o tym mówiłem. Tylko, że to są, nie są Fire Warriorzy, tylko to są Skyraye. Nie sądziłem, że to ma aż tak duży zasięg. Naprawdę. No, dlatego, no, kurczę, to się jednak nie opłacało. Assaulti, dobra decyzja, bo oni mogą łatwo przeskakiwać stąd, na przykład tutaj i z powrotem. Więc to jest na pewno... Okej, zobaczmy. To nie trafiło zupełnie. To nie zmienia faktu, że ta ofensywa może zadać naprawdę spore straty. Nie bardzo ma się czym bronić, Alex, powiedzmy sobie szczerze. No i tu poszła niepotrzebne pójście jakby tymi assaultami. Nawet jeżeli to się naliczało, to tam można było wysłać skauta. No w sumie nie zawsze pomaga, no ale coś czuję, że to może być po grze. Chociaż, no patrząc na timer, to nie za bardzo. Nie, to nie. Patrzcie, tutaj dwa pojazdy padły chyba. Alex utrzymuje tą przewagę, którą z całą pewnością miał. Nawet jeżeli nie w armii, to na pewno w kontroli mapy. Co się dzieje w bazie Alexa? Na razie nie ma nawet pierwszego techa chyba. Jest tylko zbrojownia, a tymczasem po drugiej stronie no jest Path of Enlightenment, jest Vehicle Beacon i mamy krótsze... Shaping Center. Nie wiem, do czego to służy, nie mam zielonego pojęcia. Kaiua Command Post. Tech, robi tech, po prostu tech. Ciekawa sytuacja. Jak ogromną przewagę w techu ma Tau. Okej, nie, dobra, czyli był jednak drugi poziom na Space Marinach i robi się już w tym momencie kult maszyny. Tylko powiem wam szczerze, że ja nie wiem, jak wygrać Space Marinesami pojedynek z armią Tau na tym poziomie, w sensie technologicznym poziomie. Nie mam zielonego pojęcia. Może właśnie to jest dobry pomysł. Z oddział Marinów z rakietnicami i Assaulti? Może to nie jest głupia kompozycja. Tylko, że co by się stało, gdyby tu było tego troszkę więcej? Trzy oddziały Fire Warriorów, Broadside wbity w ziemię, i do tego jeszcze Skyraye albo Devil Fishe. Naprawdę ciężko jest to pokonać, ale wyrzutnie rakiet mogą być dobrą kontrą ewentualnie na Tau, bo mają przynajmniej zasięg. To może być niegłupie. A Solci też tu są. No to jest fajna kompozycja po stronie Alexa, wydaje mi się. Okej, kolejna bitwa. No ale patrzcie na ten zasięg, to jest kosmos. I tu jeszcze ostro rzucony z Devil Fisha. Assaulti bardzo dobrze wykorzystani. Wyrzutnie rakiet dobrze wykorzystane. Kolejny Skyray. Kaiua Command Post się kończy. Nie no, Alex podjął dobre decyzje, jeżeli chodzi o kompozycję armii. Wyrzutnie rakiet, dużo assaultów. I to zdaje egzamin. Ewidentnie.
tylko, że armia Hadeka była taka nie do końca prawidłowo skonstruowana. Ajajaj. Masakra. Masakra tę paszę i przeżył tylko jeden Space Marine z tego oddziału, który stał w tym miejscu. Co nie zmienia faktu, że ta ofensywa naprawdę nie wygląda źle. Tylko trzeba się skupić. No, chociaż ja wiem, czy to jest możliwe, żeby się skupić na zniszczeniu tego RPK. Ale tak jak mówię, no patrzcie, engagement w tym miejscu jest wredny. Tu stoi LPK, tu stoi LPK, tu stoi armia za tym pierwszym LPK-iem, która też jakby jest broniona przez ten drugi. To jest zdecydowanie lepsze miejsce do atakowania. Przechodzimy sobie po prostu tędy, opcjonalnie niszczymy to i wchodzimy od razu tam. Bo jeżeli zagłębimy się w tą bazę, no to wtedy są naprawdę duże problemy. Bo wszystko nas bije, wszystko dookoła nas bije. To się udało ostatecznie zniszczyć. No rzecz w tym, że tutaj Kaiła Command Post już się zrobił. Kto tu wygra ten pojedynek? Wygląda na to, że jednak Alex. Dopiero sobie zdałem teraz sprawę. No patrzcie, no tak jak mówię. I teraz to zaczyna bić. Jak zaczynamy ganiać te jednostki, które uciekają między budynkami, trzeba stopniowo i metodycznie niszczyć budynek po budynku. Naprawdę. Na tej mapce jest ciężko. Jeszcze to nie zostało skapowane, a już ten listnik post bije. Ale to chyba tak czy inaczej będzie jednak zwycięstwo dla Alexa. No patrzcie na tą przewagę. Tech jest ładnie zrobiony. Patrzcie, coś się robi. No, kolejny Skyray. Nie, to chyba nie zadziała. Ale no patrzcie na pasek z kolei timeowy. To jest niewiarygodne. No, muszę to przyspieszać, wybaczcie, ale no za długo i tak trwa. Jakiś dreadnought się pojawił, słyszałem. Nie mam pojęcia, on stoi w bazie. Jest commander, on tłucze tym mieczem budynek. Kolejne kruty. Oj, tu się odbudowuje. Trzeba to dekapować koniecznie. Najlepiej było tu wbić, zdekapować, zniszczyć i pójść tam, bo jak w tym miejscu staniemy i będziemy bić to, no to już za bardzo nic tam tutaj życia nie utrudni. A jak wejdziemy tutaj, to między tymi budynkami będzie stało mnóstwo oddziałów, które będą nas bić i które będzie ciężko dorwać. Jak zaczniemy je gonić, zaraz ten listening post i ten listening post zacznie strzelać. A tutaj no, nie ma takiej sytuacji za bardzo. Że nie wiem, to w teorii się może wydaje głupie, ale w praktyce, no nie wiem, wydaje mi się, że rzeczywiście to działa. Barakuda jeszcze. O. Masakra. No i patrzcie, jak ładnie się tutaj Hadek odkrył. On ma 3 oddziały Fire Warriorów i Barakudę. I te dreadnoughty, one nic nie zrobią. Może zniszczą tutaj Vehicle Beacon, ale raczej nie. Raczej nie. Stracił w ogóle tutaj przy okazji ten relikt Alex. A tu oddział kapuje. No a co ta krytyczna lokacja? Oj, to będzie ciężkie. Znaczy nie, no krytyczne lokacje są potrzebne, tylko szkoda marnować potencjału po prostu militarnego tych jednostek, żeby zajmować krytyczne lokacje. Tam po prostu skauci powinni biegać. Szczególnie jak armia atakuje, no to przeciwnik nie ma czasu i możliwości, żeby to wybronić. Wow. Landspeeder. Zginął od razu. Nie wiem, czym to skontrować, szczerze mówiąc. Czym te barakudy się kontruje. Nie mam zielonego pojęcia. Dwie barakudy. One koszą wszystko. Tu jeszcze wbiła armia, trzecia barakuda się pojawiła. Kult maszyny zaraz padnie. I wycofać taką, wiecie, uszkodzoną barakudę to nie jest wielka filozofia. Tu wpadli asolci jeszcze. Oni tu? No, asolci to jest dobra rzecz. To jest naprawdę dobra rzecz na Tau, wydaje mi się. Robią naprawdę robotę. Niesamowicie dobrze sobie radzą. I zbrojownia padnie. I cały tech poszedł do piachu. Chociaż barakuda zniszczona. Nie no, ale bitwa. To też niepotrzebny manewr. Ten oddział zginie tutaj marnie.
skauci spokojnie powinni... Znaczy, czasami podchodzimy całą armią i dekapujemy albo kapujemy krytyczną lokację. Ale te takie, bo, no, na skrzydłach te krytyczne lokacje, te oddziały są zbyt cenne, żeby tylko stać i kapować. Szczególnie, że kapowanie krytycznej lokacji bardzo długo trwa. Znowu barakudy. Plus Vespidzi. Odbudowana zbrojownia. No, przetrwała. Patrzcie na ten oddział. Przecież i tak ci asolci długo wytrzymują. No to trzeba odbudować. No i Alex stracił tą przewagę. On ma mnóstwo energii, ale nie ma rekwizycji w tej chwili. Ale to się zdarza niestety. Na późniejszym etapie często doszkalamy piechotę podczas walki i ta rekwizycja schodzi, a energii zostaje. Taki urok. O, mamy Kruthoundy. Mamy kolejne starcie. Cztery barakudy. Wyrzutnie rakiet to oczywiście bardzo dobry pomysł. No, my kontrolujemy nieźle te barakudy. Ojojoj. Coś tu poszło nie tak chyba. Ale przeżył ten pies. No, coś czuję, że zaraz tutaj zobaczymy reliktową jednostkę po stronie HDK. I on to może jednak wygrać. Jeszcze do tego, jeżeli jesteśmy zepchnięci do defensywy, to też się nie opłaca tych krytycznych lokacji raczej przejmować. Tak mi się wydaje. No bo co nam to da? Jeżeli jesteśmy generalnie zamknięci w bazie, tak czy inaczej przeciwnik nas odepchnie i odbije tą lokację, nie? Jeżeli atakujemy, to rzeczywiście warto jest może się tym zająć. Bo wtedy atakujemy, zajmujemy krytyczne lokacje, no i mamy, musimy zmusić przeciwnika do, wiecie, do wykorzystania trochę jakby umysłu, myślenia, nie, na to, żeby te i APM-a tak zwanego, żeby te krytyczne lokacje zbić. I wtedy jakby nie skupia się maksymalnie na walce, więc no wtedy podczas ofensywy nie jest to takie głupie rozwiązanie. Chociaż teraz w sumie sytuacja się wyrównała, tu żadna strona nie jest bardziej ofensywną, a żadna bardziej defensywną. Te barakudy tutaj sporo napsuły, ale teraz się chyba sytuacja wyrównała dosyć. Ale to wiecie, różnie bywa. Jak się ogląda bitwę, to można mówić wiele rzeczy, a jak się walczy, to wiecie jak jest. Wiecie jak jest. Pojawił się Predator. Dwa Predatory, no. Ale ta bitwa naprawdę, ona się odwracała 180 stopni wiele razy. Już w tym momencie ci Terminatorzy już się pojawili, więc Spacemanisi są w stanie to wygrać. Oj, tu Skyraje zabolą. Jak najbardziej są w stanie to wygrać. Patrzcie, ci Terminatorzy jak polecieli tam. Dwa Predatory. Wreszcie wykryte zostały stealth-suty, one giną natychmiast. No tu jeszcze Kruthoundy i Vespidzi. Ale Terminatorzy plus Predatory to wystarczy, coś czuję. Chociaż kto wie, zobaczymy. Ale wydaje mi się, że to może wystarczyć. Że w late game jednak, kurczę, no, tylko nawet ta jednostka reliktowa się nie pojawiła u HDK. Surowców możliwe, że nie miał. No to jest chyba po grze. To jest chyba po grze. No tutaj już, którędy by nie wszedł w tym momencie Alex, to wydaje mi się, że tego się nie da przegrać. Pojawił się Broadside, ale to też niewiele zmienia. No. O, ludziska, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Niesamowicie długie. No mimo, że wiecie, tam błędy błędami, no ale to jest jakby początkująca liga, więc no... Wiadomo, błędy się zawsze zdarzają. Ale bardzo ciekawe starcie, mimo wszystko. Dużo się działo, nie było takiego... Czy było trochę stania, ale to takie normalne. Nie było takie, wiecie, totalnie defensywne granie. Bardzo dużo się działo. Naprawdę fajnie to wyglądało. Dzięki z mojej strony. Do zobaczenia. Czołem.